Wracamy do studia, co rzadko się zdarza ostatnimi czasy, ale coraz częściej w studiu goście realnie, rzeczywiście nie tylko przez połączenia skype'owe. Pan Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcel Skierski, kurator wystawy Idź, o której właśnie wystawie porozmawiamy. Dzień dobry. Ja muszę przyznać, że gdy usłyszałem o wystawie, jeszcze nie o całej wystawie, o charakterze tej wystawy, tylko to jedno słowo usłyszałem, Idź, to jednoznacznie mi się ze Zbigniewem Herbertem skojarzyło i to chyba jest takie pierwsze skojarzenie, Bądź wierny, idź. Tak, dokładnie, to jest dokładne odniesienie do wiersza Przysłanie pana Cogito, ostatnia fraza, bądź wierny, idź. No myśmy się zdecydowali skrócić do ten cytat do niezbędnego minimum, stąd tylko idź. Po długich rozmowach z artystą postanowiliśmy się skupić tylko na tym jednym słowie w tytule. No właśnie, chyba, skoro pan mówi o długich rozmowach, to trzeba było przekonywać artystę, bo tak też sobie sam pomyślałem, że skrócenie tego do słowa idź jakby trochę może odzierać sensu, bo sama droga może być jałowa, a bądź wierny, idź, to już coś znaczy. Akurat było zupełnie odwrotnie, bo to artysta przekonywał mnie, żeby skrócić tylko do tego jednego słowa. Tak, chodziło o to, żeby wydobyć taki najbardziej elementarny sens tego wiersza i też wskazać na to takie podstawowe zalecenie, jakie artysta chce przekazać współczesnemu człowiekowi. A to zalecenie zawarte w tej wystawie jest chyba takie, że no niezbyt rozumiemy, płytko przynajmniej rozumiemy te słowa Herberta zawarte w tym wierszu i w ogóle przesłanie poety. Ja myślę, że ta wystawa, tutaj mówimy o Herbercie, ale ta wystawa jest o Herbercie, ale jest o Herbercie widzianym przez Jacka Adamasa, przez współczesnego artystę. Ja może bym przeniósł tutaj to słowo idź i znaczenie tego słowa idź na działalność Jacka Adamasa. Mhm. Dlatego, że on zrobił wystawę teraz poświęconą wierszowi Zbigniewa Herberta, ale ta wystawa, ale ten wiersz też jakby odzwierciedla jego działalność. Bo to jest artysta, można powiedzieć, taki mocno niepokorny, który wyłamał się ze środowiska sztuki współczesnej, środowiska mocno lewicowego, które jest odważne, ale tylko w jedną stronę. Tak? Jacek Adamas, który wywodził się z pracowni Grzegorza Kowalskiego, takiej najbardziej znanej w latach 90. pracowni, która wydała wielu artystów, tak jak Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, artystów krytycznych. On jakby razem z nimi studiował, ale potem odszedł. Poszedł swoją stroną i zaczął właśnie uprawiać sztukę, która była kontestowała, ale nie tylko to, co kontestowali jego koledzy. Też kontestowała właśnie trzecią RP przede wszystkim. Mm-hmm. Ale co, on uznał, że nie chce się skupiać tylko na takim formalnym przełamywaniu barier i produkowaniu skandali? Bo to było dosyć proste i w gruncie rzeczy mało rozsądne, podczas gdy cały obszar rzeczywistości trzeciej RP, pełen patologii, pełen różnych ograniczeń wolności na przykład, zwłaszcza w miejscu, gdzie Jacek Adamas mieszka, bo on mieszka na Warmii, niedaleko Olsztyna, gdzie stykał się po prostu z różnego rodzaju układami lokalnymi i jest artystą, więc on jakby nie działa jako polityk, ale działa jako artysta. Używa środków artystycznych, akcji, prowokacji, instalacji po to, żeby jakby pokazywać, jaka ta rzeczywistość jest, ale też w jaki sposób konfrontować się z tą rzeczywistością. Więc wracając tutaj do tego hasła idź, to trochę określa jakby jego drogę, tak? Idź, ale idź pod prąd. Mhm. Nie idź łatwą drogą, którą idą koledzy zasilani z licznych grantów i otaczani szeroką opieką świata sztuki, elit, jeżeli tylko nie podejmują kontrowersyjnych wobec tych elit tematów. Natomiast Jacek Adamas poszedł własną drogą. Poszedł właśnie drogą uczciwą, drogą artystyczną, drogą właśnie sztuki krytycznej, ale sztuki krytykującej rzeczywiste patologie i to, co w tej rzeczywistości było niepokojącego i groźnego. A to nie jest taka bardzo niebezpieczna ścieżka, że można, zabierając głos na tematy takie bieżące, za bardzo zbliżyć się do jednych polityków, a może przy innej opcji politycznej wypaść z łask zupełnie?
To znaczy, tak to jest, ale ja bym tego nie rozpatrywał w takiej perspektywie, że artysta zbliża się do polityku. Ja bym powiedział bardziej, artysta idzie swoją drogą. Mhm. Artysta idzie swoją drogą i idzie i czasem jest bliżej różnych środowisk, czasem jest dalej. Czasem jedno środowisko go zwalczają, inne próbują go przyciągnąć tak. I wykorzystać. Ale w przypadku Jacka Adamasa można powiedzieć, że właśnie jakby ta oś jego działania jest stała i czasem jedni politycy widzą w nim właśnie kogoś, kto ich jakoś reprezentuje, ale potem to się zmienia, tak? Bo Jacek Adamas jest wierny swoim zasadom i tutaj znów wracamy do wiersza Herberta, który wcale nie jest taki oczywisty, tak? Jakby i jednoznaczny. I jest to wiersz, który, czy poezja, która może być zawłaszczona przez jakąś grupę, przez jakieś środowisko polityczne. I jeszcze jedno ryzyko związane z taką twórczością, z tego rodzaju twórczością, sztuką krytyczną, że nie wszyscy odbiorcy to lubią. Znaczy jest część, która bardzo będzie doceniać zabieranie głosów w takich doraźnych rzeczach, ale część od sztuki wymaga czegoś bardziej wzniosłego, ulotnego, metaforycznego. Tak, ale akurat ta wystawa, o której teraz rozmawiamy w Centrum Sztuki Współczesnej, jest taką wystawą, która trochę podsumowuje całą działalność twórczą Adamasa i też otwiera się na coś więcej. Jest to wystawa, która mówi tak naprawdę też o poszukiwaniu transcendencji. Tutaj rozmawialiśmy o tym, że Herbert w tym przypadku stał się tylko pretekstem tak naprawdę do poruszenia ważniejszych tematów, właśnie do takiego myślenia o tym, żeby nie poruszać się po powierzchni codziennego życia. I tak naprawdę właśnie ta wystawa jest pewnym takim przekroczeniem tych, nazwałbym to, nieco publicystycznych może czasami akcji Jacka Adamasa, które przede wszystkim podejmował w przestrzeni publicznej, które jakoś w tym kontekście społeczno-politycznym były mocno zanurzone. Tak właśnie wystawa Idź jest przekroczeniem takiego sposobu myślenia. Jeżeli mogę uzupełnić, bo to jest bardzo ważne, to znaczy ten wymiar właśnie taki metafizyczny, czy jakby właśnie transcendentny, ale zwróćmy uwagę, że Herbert też w swojej twórczości łączył bardzo różne wymiary. Znaczy, z jednej strony był to wymiar poetycki, jego poezja dotykająca jakby takich najgłębszych strun świadomości, rzeczywistości. Też jakby pod prąd, można powiedzieć, różnym nowoczesnym trendom. A z drugiej strony jego działalność jako publicysty. Często został później też przez niektórych wręcz wsadzony do szpitala psychiatrycznego. Tylko pytanie jest takie, on jakby tego nie rozdzielał. To znaczy, i w jednym i drugim przypadku był sobą, tak? Był człowiekiem myślącym, który nie może się zamykać, nie może mówić, że to jest okej, ta rzeczywistość mnie nie interesuje, ja od tej rzeczywistości uciekam społeczno-politycznej właśnie w rozważania jakieś ponad, tak? Nie, to wszystko jest jedną rzeczywistością, tak? Żyjemy w tym świecie i tutaj też twórczość Herberta, ale też właśnie twórczość Adamasa to nam pokazuje, że te dwa wymiary można łączyć, że wcale taka pozornie działalność publicystyczna nie jest czymś mniej ważnym czy mniej istotnym, że to są jakby dwa wymiary tego samego działania. Zbigniew Herbert napisał ten najbardziej charakterystyczny, najbardziej kojarzony z nim wiersz w 1973 roku. Czy artysta Jacek Adamas próbuje nas przekonać, żebyśmy na nowo go odczytali? Tak, w jednym z wywiadów, w jednej z rozmów artysta powiedział, że czytanie Herberta jest jak granie w grę komputerową i wbijanie kolejnych poziomów. Właśnie jest tak, że każda dobra, poważna sztuka cechuje się tym, że można ją na nowo odczytywać i też dopasowywać do rzeczywistości społecznej, w jakiej żyjemy, więc jak najbardziej jest to sztuka aktualna i tym bardziej, że jeszcze uaktualniona awangardowym językiem artystycznym Jacka Adamasa. Ja bym powiedział, że ta wystawa się odnosi też do słowa, do tego, co dzieje się ze słowem, co dzieje się ze znaczeniem. W sposób wizualny, artystyczny Adamas pokazał nie tylko samo znaczenie wiersza Herberta, ale też jak rozumiemy, jak dzisiaj postrzegamy słowo, które bardzo często staje się, jest nadużywane,
albo w przestrzeni publicznej tak naprawdę mnogość słów zmienia się we wrzask. To też jest na tej wystawie. To znaczy my wchodzimy w poezję Herberta poprzez naszą rzeczywistość, gdzie panuje raczej wrzask niż słowo, niż skupienie, niż jakby ciężar, niż słowo, które ma swój ciężar i które możemy przyswoić, i które możemy kontemplować, i które do czegoś nas prowadzi, daje nam jakieś wskazówki, jakiś kierunkowskaz. To też jest na tej wystawie. A propos przestrzeni publicznej, to jak zmienia się odbiór dzieł artysty, które są gdzieś przeniesione z ulicy, no bo on jako aktywista na tej ulicy działał i bardzo, bardzo często instalacje tam właśnie miały miejsce, do zamku, do przestrzeni takiej galeryjnej. Siłą rzeczy wystawa, która jest w przestrzeni galeryjnej, jest nieco bardziej wyciszona, mimo tego hałasu, o którym przed chwilą tutaj mówiliśmy. Właśnie fakt, że dotyczy ona też rzeczywistości metafizycznej, transcendentnej, sprawia, że jak na Jacka Adamasa jest to całkiem taka metaforyczna, wyciszona wystawa i no coś, co nie do końca mogłoby zafunkcjonować na ulicy. Tutaj no na szczęście przestrzeń zamknięta daje takie możliwości, że można tą sztukę kontemplować i nadać jej trochę inny wymiar niż zazwyczaj. Mamy do czynienia ze sztuką krytyczną. Jak przekonać do przyjścia na wystawę tych, którzy może boją się nowoczesnej sztuki? Ostatnio okazało się, że ta wystawa bije rekordy popularności, jeżeli chodzi o media społecznościowe, o Instagram. Jest to, pomijając całe znaczenie, jest to bardzo ładna, estetyczna wystawa. W tym sensie ona jest naprawdę fantastycznie przez artystę zaprojektowana, wykonana, bo to jest tak naprawdę jedna duża instalacja, którą trzeba łącznie rozważać, więc mówimy tutaj tak naprawdę o jednym dużym dziele sztuki. Jest to naprawdę ładna rzecz, po której oczywiście można się przechadzać, myśleć o tym, kontemplować no nie jest to coś, co by odpychało, bo z tym zazwyczaj nam się sztuka krytyczna kojarzy z czymś estetycznie odpychającym. Tutaj jak najbardziej można z rodziną, z dziećmi przyjść i nic kontrowersyjnego nie ma na tej kontrowersyjnie historii. Może być za chwilę, bo będzie wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej dotycząca sztuki politycznej. Jeszcze jej nie ma, przynajmniej otwartej, natomiast już są głosy krytyczne sprzeciwu, znaczy jest szum, no, a z jednej strony to może dobrze, bo przyciągnie wielu na tę wystawę. A co na niej się znajdzie? To jest wystawa międzynarodowa, którą otworzymy za tydzień, 27 sierpnia. Dzisiaj już serdecznie zapraszamy na otwarcie o godzinie 19 do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Na wystawie i tam będzie mniej metafory, domyślam się. Będą też metafory. To jest bardzo różnorodna wystawa. Ona, można powiedzieć, gromadzi międzynarodową grupę artystów z różnych kontynentów, którzy łączy ich to, że wypowiadają się, angażują się w różne ważne kwestie społeczno-polityczne, a przede wszystkim kwestie wolności twórczej i zagrożeń dla tej wolności, które są dzisiaj bardzo nieoczekiwane i te zagrożenia są i, można powiedzieć, na wschodzie, bo będzie też artysta z Białorusi, Aleś Puszkin, który obecnie przebywa w więzieniu. Niestety nie przyjedzie na wernisaż. Reżim Łukaszenki aresztował go pod zarzutem zupełnie niedorzecznym propagowania nazizmu. Od marca przebywa w areszcie i grozi mu 12 lat więzienia. Będziemy pokazywać pracę Alesia Puszkina. Ale też zagrożenia dla wolności są na Zachodzie, gdzie jest poprawność polityczna, gdzie nie można krytykować na przykład polityki państw w zakresie przyjmowania imigrantów, tak? Gdzie na przykład artyści, którzy podejmują takie tematy, wskazując na realne zagrożenie, na nierówności w prawie i traktowaniu społeczeństw, są po prostu wyrzucani poza nawias, też skazywani przez sądy. Także też sytuacja tam jest bardzo groźna i to jest nasz świat dzisiaj naprawdę jest bardzo skomplikowany. Już dawno odeszliśmy od tego układu, takiego podziału na dwa bloki, gdzie mamy blok wolności i blok totalitarny. Okazuje się, że te zagrożenia wolności są w bardzo różnych miejscach. To będziemy pokazywać. Będziemy pokazywać artystów ulicznych,
Tutaj nawiązuję do pana, do pytania pana redaktora, jak pokazywać sztukę. Mhm. Można pokazać tę sztukę street artowców, tak, w galerii, ale będziemy też pokazywać artystów, którzy posługują się taką formą, można powiedzieć, bardzo estetyczną. Artystkę pochodzenia koreańskiego, pochodzącą z Korei Północnej, Gong Sang Kim, która poświęca swoje prace ofiarom obozów koncentracyjnych w Korei Północnej, bo my nie wiemy o tym, czy może wiemy, ale nie myślimy o tym na co dzień, że współcześnie funkcjonują obozy koncentracyjne właśnie w Korei Północnej. Mhm. Będzie też grupa artystek, które wywodzą się z krajów muzułmańskich, z Iranu, z Jemenu, które opowiadają o sytuacji, o trudnej, tragicznej sytuacji kobiet w tych krajach. I tutaj znowu takie zderzenie. Mieliśmy niedawno protesty, czarne protesty, domaganie się praw kobiet, a tam mamy realne problemy. To nie są jakieś właśnie problemy pewnego marginesu, tak? No bo jakby współcześnie prawa kobiet oczywiście w Polsce i w Europie są respektowane, a tam naprawdę dzieje się. Domyślam się, że źle. Część z tych artystów działa już na emigracji, bo rozumiem, tak, że taka twórczość w tych krajach, tak, to równałaby się co najmniej karze długoletniego więzienia. Tak, i to jest właśnie ciekawe, że oni przyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej, ale okazuje się, że ta przestrzeń wolności w tych krajach też się zaczyna kurczyć. Mhm. Że tak naprawdę jeszcze 10 lat temu dla nich to była przestrzeń wolności, natomiast dzisiaj okazuje się, że nie mogą wystawiać swoich prac. Będziemy pokazywać też pracę brytyjskiej artystki Mimsy, która nie może pokazać swojej pracy. Bardzo zresztą ciekawej, takiej delikatnej, można powiedzieć, chociaż na bardzo ważny temat, w Wielkiej Brytanii, dlatego że porusza tam właśnie problem nie tyle terroryzmu, ale też reakcji społeczeństw zachodnich na zagrożenie terroryzmu. Jakby takiej apatii społeczeństw zachodnich, którym wydaje się, że właściwie no, nic takiego poważnego się nie dzieje, że jak zamkniemy oczy, nie będziemy tego widzieć, to problem zniknie. Więc bardzo ciekawe prace, prace mocne, prace bardziej metaforyczne, prace też kontrowersyjne, bo ci artyści prowokują. To nie są artyści, którzy... Dokładnie, taki jest język sztuki współczesnej. To trzeba podkreślić, że sztuka współczesna często posługuje się różnymi kontrowersyjnymi symbolami, prowokuje, ale ich celem nie jest to, żeby, nie wiem, wywołać jakąś nienawiść, tylko zwrócić uwagę na ważne problemy, które pomogą nam głębiej spojrzeć na współczesną rzeczywistość. I to, o co pan mówił, że świat nie jest taki prosty, że tu jest wolność i zniewolenie. Kiedyś było chyba łatwiej to wszystko postrzegać. No, szło się do urzędu cenzorskiego, cenzura się zgadzała albo nie na różne rzeczy. A dzisiaj to kurczenie się wolności jest bardziej takie subtelne. Są po prostu tematy, o których nie wypada mówić. Tak, i wtedy się podlega współczesnemu ostratyzmowi, tak, takie zjawiska jak cancel culture na przykład, tak, że można kogoś po prostu usunąć z debaty publicznej. Co ciekawe, często to w latach 90. były takie dyskusje, że odmawiało się danemu artyście prawa do używania pojęcia sztuki, tak? Mówiło się, że to nie jest sztuka to, co on robi. To jest publicystyka, to nie jest sztuka. Dzisiaj taki zabieg formułują elity, formuje czasem świat sztuki. Mhm. Mówiąc na przykład do artystów, którzy są niewygodni, którzy podejmują tematy, które są ideologicznie niewygodne, to nie jest sztuka. Tak? Mhm. To odmawiają im miana artysty. Wystawa prac Jacka Adamasa do 26 września, czyli rozumiem, że przez jakiś czas będzie łącznie można te dwie wystawy oglądać. Dokładnie. Zapraszam więc do Centrum Sztuki Współczesnej. Dziękuję bardzo moim gościom za wizytę w studiu. Marcel Skierski, kurator wystawy Idź, Jacka Adamasa bardzo. I Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. A my za chwilę wrócimy do rozmowy i o pożarach w Grecji, i o piłce nożnej, bo to też wydarzenia, na które patrzyliśmy w ostatnim tygodniu. A teraz zaproszenie na wystawę jeszcze na koniec.